Rozdział piętnasty Powinęła się łapanie dźwiedziom Ale powinęła się łapać dźwiedziom, mimo iż zaprawiło się już wcale nieźle w uprawianej przez siebie grabieży i choć stały się nie lada spryciarzami. Jednego razu, kiedy w biały dzień wpadły do jakiejś pasieki stojącej obok zagrody i mimo energicznej obrony pszczół gruntownie ją demolowały, z chałupy wybiegli ludzie, zwołując sąsiadów na pomoc. Wokół czworołapych nic poiów zebrała się wkrótce chmara narodu zbrojnego w kije, cepy, siekiery i w co kto miał. Niedźwiedzie uporały się już sulami, ograbiwszy je doszczętnie z miodu i zabierały się właśnie do odejścia, gdy drogę zastąpił im tłum ludzi. Grześ zdawał sobie znać sprawę z niebezpieczeństwa, bo zjeżył gwałtownie sierść na grzbiecie i zamruczał gniewnie. Zdzielony kijem, wyknął wściekle i podnosząc się na tylnych łapach, pokazał potężne kły, co zrazu onieśmieliło ludzi. Niestety kudłacze nabroiły zbyt dużo, by mogły ujść bezkarnie, za wiele sprawek ciążyło na ich niedźwiedzim kącie. Skrzykując się i dodając sobie nawzajem odwagi, ludzie zapędzili parę na jakieś podwórko i tam osaczyli. Los czworołapych szkodników zdawał się być przesądzony. Ludność nic nie wiedziała o ustawie ochronnej, a jeżeli ten i ów nawet coś słyszał, to jednak każdy pamiętał przede wszystkim o wyrządzanych przez zwierzęta szkodach i grozie, jaką dokoła budziły już samym pojawieniem się. Kiedy ława ludzi napierała coraz bliżej, w piersi Grzesia zakipiał potężny gniew. Zbudził się w nim duch ojca, turula uchodzącego przed laty za postrach bieszczadów. Widząc, że kudłom jego i towarzyszki grozi największe niebezpieczeństwo, niedźwiedź obejrzał się za głazem, by cisnąć nimi w ludzką ciżbę. Taki miał zwyczaj od szczeniaka. Nie znajdując nic odpowiedniego pod łapą, porwał małego chłopczyka, który wychylił się właśnie nieostrożnie z sieni domu i tym zaimprowizowanym dyskiem cisnął w najbliższego napastnika. Podniósł się krzyk, powstało zamieszanie. Ludzie rozbiegli się przestraszeni, pierścień oblegających znacznie się rozluźnił. Grześ, jakby na to czekał. Ujrzawszy zbawczą lukę, rzucił się szybko do ucieczki i zniknął w pobliskim lesie. To pierwsze wrogie spotkanie Grzesia z ludźmi skończyło się szczęśliwie na obopólnym strachu. Jak się później okazało, chłopczyk, którym cisnął niedźwiedź, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Był lekko poturbowany i miał rozbity nos. Mniej doświadczonej florce nie dopisało takie szczęście jak towarzyszowi. Zamiast jak grześ uciekać do lasu, niedźwiedzica dała się zapędzić na brzeg pobliskiego jeziorka, a widząc, że się ludziom nie wymknie, wskoczyła desperacko do wody. Był to nowy, zgoła dla niej nieznany żywioł. Mimo iż nie uczyła się nigdy sztuki pływania, zaczęła płynąć. Prując energicznie fale, zmierzała raźno do przeciwległego brzegu, gdzie widniał zbawczy las i gdzie zamierzała skryć się przed dwłapymi prześladowcami. Niestety, kiedy już przepłynęła jezioro i zamierzała wyjść na brzeg, spadł za nią grad ciosów. To ludzie, widząc wskakującą do wody niedźwiedzicę, zabiegli jej drogę, postanawiając zatłuc ją na śmierć. Florka była jednak zmyślna. Widząc nowe niebezpieczeństwo, zamruczała gniewnie i cofnęła się od brzegu, szukając gdzie indziej miejsca do lądowania. Ścigały ją głośne krzyki ludzi, spadały na nią rzucane z daleka grudy ziemi. Większe jednak niebezpieczeństwo stanowiły nawykłe do wody kundle. Widząc kosmaty łeb na powierzchni jeziora gromada rozstrożonych psów rzuciła się w topiel, starając się dopaść uchodzącego wroga. Ale czekał jej żałosny los bo kiedy najzajadlejszy dopadł kudłów florki, niedźwiedzica zrobiła prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu użytek ze swych straszliwych zębów. Woda zabarwiła się krwią najbliższych napastników, florka zaś przepadła w gęstych szuwarach. W chwilę później otrzepywała kudły na innym brzegu, wynosząc pierwszą naukę, że nie zawsze jest dobrze spotkać się z dwłapymi dobrodziejami. W taki sposób rozeszły się drogi młodej pary niedźwiedziej. Oboje uratowali skórę, ale każde musiało żyć odtąd własną przemyślnością i radzić sobie samodzielnie. Grześ nie odczuł wcale straty towarzyszki. Niedźwiedzie łączą się w pary najwyżej na okres dwu miesięcy w ciągu roku. Poza tym żyją samotnie. Grześ grasował obecnie w pojedynkę po najdalszych okolicach i stał się nie tyle zabijaką, bo ludziom po staremu krzywdę nie wyrządzał, jeżeli nie dbali na jego futro, ile zawodowym włóczęgą i rabusiem. Zamiast szukać pożywienia w bogatej kniei, zdobywał jej nielegalnie, kradł, co mu wpadło w łapy i co mu smakowało. Kiedyś znów go saczono, ale tak gruntownie, że nie mógł się wydostać z kotła pomimo dzikiej odwagi, jaką się obecnie odznaczał. Grześ, choć nie lubił wspinaczki, Zaliczał się już bowiem do niedźwiedzi statecznych, zabawił się tym razem w akrobatę i wdrapał się na wysoką sosnę. Tutaj skrył się w gęstej koronie szpilkowych mietlisk i skurczył, nie czuły na kamienie i grudy, jakie posypały się gęsto ku jego kryjówce. Mruczał jeno groźnie, ilekroć go trafiono, co budziło w ludziach niemały lęk. Oblegający bali się, żeby rozwścieczony zwierz nie spadł komu na kark. Na szczycie sosny niedźwiedź przeczekał do późnej nocy, po czym, korzystając z gęstych ciemności, wymknął się z pułapki, mimo iż pilnie go strzyżono. Pierwszy to raz zdarzyło się wtedy, że grześ poturbował człowieka. Bo kiedy zeskoczył z drzewa i natknął się nos, -nos na wartownika, objął go obiema łapami, przytulił do kosmatej piersi, a potem cisnął na ziemię i podeptał. Taką miał metodę wartownik wyszedł wprawdzie z tej opresji z życiem, ale grześ swoim niedźwiedzim uściskiem złamał mu kilka żeber.